Zostańcie tu. I czuwajcie. Ubiegły weekend kościół pod wezwaniem świętego Wojciecha w Kielnie, można śmiało rzec, stał się dla mieszkańców gminy i swoich parafian nie tylko świątynią, ale centrum kulturalnym. Tuż dzień po festiwalu pieśni wielkopostnej wystawiono w nim spektakl Misterium Męki Pańskiej – Noc ponad miastem, zagrany przez amatorski teatr Nazaret i Przyjaciele z Gdyni. Historia Męki Pańskiej ukrzyżowania Jezusa, niby znana z Biblii nauk Kościoła, to tu tyle inna, że osadzona we współczesnym świecie, współczesnych czasach, w świecie, w którym musimy stawiać czoło chociażby ostatnim zdarzeniom, przeciwnościom losu, jak pandemia czy wojna na Ukrainie. Chcieliśmy pokazać, że tak naprawdę ta historia jest uniwersalna, może spotkać każdego z nas w każdym czasie, że każdy z nas może taką historię przeżyć, zarówno jako widz, jako świadek, ale również uczestnik zdarzeń. Tak jak i dzisiaj, ta współczesna historia nas dotknęła, rzeczywistość nas dosięgła i podobnie się wpisujemy tym spektaklem właśnie w tego rodzaju wymowę. Na tym nam bardzo zależało, pokazać, że Chrystus jest cały czas obecny, jest cały czas z nami. Mimo upływu 2000 lat, to nie jest historia dawna, to nie jest prehistoria. To jest cały czas historia dziejąca się każdego dnia, przez 2000 lat i również dzisiaj, również na Ukrainie. Próbujemy uwspółcześnić, próbujemy pokazać troszkę inaczej, żeby to nie były wielkopostne jasełka, gdzie już wszyscy wiedzą, co kto powie i co się za moment zadzieje. Natomiast de facto ten scenariusz jest zbudowany przede wszystkim na fakcie historycznym, którym była męka, śmierć, zmartwychwstanie Jezusa, na fakcie w oparciu o teksty, które Biblia nam daje na ten temat. I myślę, że to Słowo Boże jest tym, które działa i przemienia. Jest taki moment, kiedy jeden z aktorów grających scenę w kawiarni przechodzi koło ukrzyżowanego Jezusa i mówi, że można iść tak przez życie, żeby jedne krzyże ominąć, a drugie odtrącić. I dzisiaj mamy świat, rzeczywiście może i wspólnotę Kościoła, w takim mocnym przekonaniu, że wszystko co złe to już było, bez Boga sobie poradzimy, jesteśmy jako ludzie niesamowici. Natomiast ta scena i cały ten scenariusz próbuje nam jednak uświadomić, że prędzej czy później w życiu każdego z nas przychodzi taki moment, gdzie te wszystkie mądrości cywilizacyjne, te mądrości współczesnego świata, gdzieś tam marginalizującego Boga, biorą w łeb po prostu, bo okazuje się, że jesteśmy krusi, słabi, czy to dotyka nas. Biedy i nieszczęścia. Troski i choroby. Nasze zawiedzione nadzieje. Nasze upokorzenie. Młody chłopak, grałem w tym spektaklu. To jest scenariusz takiego kapłana diecezji włocławskiej, który był proboszczem w Chełmie nad Nerem, gdzie był obóz zagłady, gdzie zginęło najwięcej Polaków i Romów. I on tam właśnie gdzieś w tych lasach w Chełmie nad Nerem ten scenariusz napisał. Jako młody chłopak miałem okazję w nim zagrać, a potem właśnie po przyjeździe na wybrzeże i poznaniu tego środowiska, szkoły, wspaniałych ludzi, którzy to umożliwili, wystartowaliśmy z tym spektaklem na nowo odczytanym, gdzieś już tam troszkę nadając mu jakiś nowy, swój własny charakter. Aktorzy przynależą do stowarzyszenia pod nazwą Katolickie Centrum Kultury, które zawiązało się formalnie w 2016 roku. Oprócz pasji Misterium Męki Pańskiej w dorobku artystycznym, grupa wystawiła m.in. spektakl pod tytułem Okno Życia. Przedstawienie Noc ponad miastem będzie można obejrzeć w całości na profilu Facebooka KACK już niebawem. Spektakl w Kielnie został wsparty przez gminę Szemut.